Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Przed nami widoki na Łużną, a potem dalej na Beskid Niski. Ale słuchajcie, chciałem Wam pokazać coś innego. Postanowiłem sobie zrobić przerwę od retro, też mam taki przymusowy urlop, więc wsiadłem na rower, najpierw do pociągu, a potem na rower i ruszyłem na taką dwudniową wycieczkę rowerową. I trafiłem w takie niezwykłe miejsce. Tutaj jeszcze mój wehikuł taki wyprawowy, którym się dzisiaj wybieram, ale celem mojej dzisiejszej wycieczki jest odwiedzenie jak największej ilości cmentarzy z okresu I wojny światowej. To mnie tak dość mocno, że tak powiem, interesuje. Odwiedzam te cmentarze już od bardzo dawna. No i teraz w tym roku postanowiłem, że na stulecie niepodległości odwiedzę 100 cmentarzy, słuchajcie. No i odwiedzam od początku roku. Mam ich już dużo. Tylko dzisiaj, pewnie już około 20, jak tak sobie podróżuję od Tarnowa przez Wojnicz, Zakliczyn, Gromnik na Ciężkowice, a to miejsce, w którym się znajdujemy w tej chwili, to jest, słuchajcie, nie wiem czy tu pod światło bardzo, Staszkówka i cmentarz wojenny numer 118. Leży tutaj około 800 żołnierzy, którzy zginęli na początku maja 1915 roku w wyniku działań operacji Gorlickiej, tak zwanej. Na tym cmentarzu pochowano prawie 500 Niemców i Niemcy tutaj chcieli, żeby ten cmentarz był taki ich, tak? Został rozpisany specjalny konkurs. No i między innymi na te pylony, cztery olbrzymie pylony zwieńczone mieczami, które widać z bardzo daleka, jechałem tutaj od Ciężkowic i widziałem je już no, z bardzo daleka, ale te pylony postawiono w sposób specyficzny. Jak staniemy na środku między tymi pylonami i zerkniemy w górę, to widzimy krzyż. Dobra, słuchajcie, jadę dalej. Teraz w kierunku Łużnej, tam też olbrzymi cmentarz wojenny. A potem Gorlic. Tam też cmentarze wojenne. I pewnie dziś do Biecza. Ale oprócz tego, że jestem na cmentarzu wojennym, to patrzcie, jakie mam piękne widoki. Jeszcze nie jestem w górach, są to głównie tereny Pogórza. Szczególnie z tej strony. No bo z tamtej już powoli otwiera nam się Beskid Niski. Szczególnie tam już za Gorlicami, tak? A tu jeszcze raz te wysokie pylony. Dobra. To tyle chciałem Wam pokazać, że zajmuję się czymś jeszcze poza retro. Nawet zajmowałem się tym dużo wcześniej niż retro. Tych cmentarzy tu jest bardzo dużo. Właśnie przyjechałem stamtąd, tam na dole w tej kępie drzew. Jest cmentarz, na którym leży prawie 300 żołnierzy rosyjskich. No, a tam dalej też jeszcze dwa inne. A za chwilę jadę na kolejny. Jest ich tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dobra, to na razie tyle. Jak wrócę do domu, to i wrócę do retro. Pozdrawiam Was wszystkich i do zobaczenia.